co ja robię na kryminalnych zagadkach Śląska? Też sobie zadawałem pytanie, ale od chyba 2 lat wiem, co motywuje ludzi mnie na takie różne festiwale kryminalne zapraszać. Pierwszy raz na kryminalne wydarzenie byłem zaproszony do kryminalnej Piły, gdzie jest notabene szkoła policyjna i gdzie spałem w ich celach notabene. Chodzi o to, że napisałem książkę, która bazuje na prawdziwej historii zabójstwa Zauchy 10 października 1991 roku. Wprawdzie nie jest to kryminał, bardziej jest to spojrzenie na poczucie winy, pokuty, braku możliwości odwrócenia sytuacji, wymazania swojej winy. Niemniej nawiązuje do sytuacji niezwykle kryminalnej, napisanej na podstawie prawdziwej historii. I to historii, którą znam od podszewki, dlatego że otrzymałem od sądu w Krakowie 700 stron akt tej sprawy. I te akta posłużyły mi, aby napisać tę książkę. Akta wstrząsające, które pokazują mordercę nie jako czarną bardzo postać. Człowiek, zaczynając czytać te akta, automatycznie dopatruje się bardzo białych stron, że nie jesteśmy wcale na tym świecie binarni, czarno-biali, że wszyscy na tej swojej czarności mają białe plamy, a ci wszyscy biali i dobrzy mają bardzo czarne miejsca w swoich charakterach. I pewnie to pokusiło, czy zainspirowało organizatorów, aby mnie tu zaprosić. I się bardzo z tego cieszę.